Dzień dobry, Adrian Szary, Obiektywnie TV. Witamy Państwa w kolejnym odcinku cyklu Ludzie, Pasje, Sukcesy. Dzisiaj po raz kolejny z Adamem Dziedzicem, który realizuje ten program, gościmy w restauracji Teatralna. Lubimy to miejsce, dobre jedzenie, fajna obsługa, także cieszymy się, że po raz kolejny możemy skorzystać z wnętrza tej restauracji. A mamy przyjemność dzisiaj gościć szczególnego gościa, wspaniałą malarkę Urszulę Świerczyńską. Witam serdecznie i dziękuję, że przyjęłaś, Ulu, nasze zaproszenie, bo wiem, że chyba nieczęsto udzielasz wywiadów, zwłaszcza wywiadów telewizyjnych. Jak to jest? Powiedz nam słowo o tym. Bo ja mam takie wrażenie, że chętniej o swojej twórczości mówią poeci, literaci, muzycy, a jak jest z plastykami? Tak, witam serdecznie. Faktycznie nie udzielam często wywiadów. Myślę, że jest tak, często z czymś takim się spotykam, że słyszę, że właśnie niechętnie udzielają plastycy wywiadów. Widać to, przepraszam, że w słowo wejdę, na wernisażach, prawda? Kiedy zwykle publiczność prosi, tak, żeby artysta powiedział o swojej sztuce, no to albo jest to w jakimś takim wielkim skrócie, albo artysta mówi, że o, ja już wszystko powiedziałem w moich obrazach, więc jak to u Ciebie wygląda? Ja nie mam z tym problemu, żeby mówić o moich pracach, czy żeby właśnie porozmawiać z kimś na temat sztuki, malarstwa, czy na przykład właśnie tak jak na wystawie, żeby porozmawiać o pracach. Nie wiem, z czego to wynika, po prostu nie widzę w tym nic złego, czy żeby się z tym podzielić. I też ja na przykład nie widzę w tym, tak jak często się spotykam z czymś takim, że może być jakieś na przykład narzucenie komuś, że... Interpretacji. Tak, ja uważam moich odbiorców za osoby inteligentne, wrażliwe i też jak poznaję osoby, z którymi mam już interakcje, które odbierają moją sztukę i z nimi uda mi się porozmawiać, to dostrzegam to, że są to osoby, które nawet jeśli ja bym coś powiedziała o mojej pracy, to one i tak potrafią spojrzeć swoimi własnymi oczami. Czyli jest zawsze szansa, żeby na wystawie podejść do Ciebie, porozmawiać o Twoich pracach, tak? Nie ma z tym problemu, tak? Nawet może na jakieś oprowadzanie kuratorskie czasem będzie szansa liczyć. Obiecałem sobie, Tobie zresztą też, że za jedną rzecz Cię przeproszę, że dzisiaj nie wystylizowałem się na Gandalfa Szarego, bo śmiałem się, że zaprasza Cię do wywiadu Gandalf Szary i wiem, że gdzieś pół żartem, pół serio liczyłaś, tak? Że ja tutaj przygotuję jakąś odpowiednią kreację. No ale już mówiąc poważnie, no właśnie, inspiruje Cię fantastyka, prawda? Głównie ten nurt Twojej twórczości to realizm magiczny też, prawda? Fantastyka. Skąd się wzięły takie inspiracje i właśnie taka fascynacja fantastyką u Ciebie? Jeśli chodzi o inspiracje, no to są dosyć różne, ale też jest mocno u mnie dostrzegalne faktycznie inspiracja literaturą. Jeśli chodzi na przykład o Tolkiena, to ja bardzo cenię sobie jego powieści, to w jaki sposób skonstruował cały swój właśnie ten wyimaginowany świat, którym jest Śródziemie, jak bardzo jest szczegółowy ten świat, jak jest głęboki, jak bardzo jest barwnie opisany. Po prostu podziwiam to, w jaki sposób pisał i to jest dla mnie bardzo inspirujące. Na przykład namalowałam taką pracę, gdzie Bilbo wraz z krasnoludami zmierzają w stronę Gór Mglistych. No i w tej pracy oczywiście widać krasnoludy i nie wiem, nie każdy chyba to wie, ale to jest na przykład dla mnie fascynujące, jak można się zagłębić w tą historię. Można na przykład się dowiedzieć, że każde imię danego krasnoluda odpowiada idealnie imionom karów z pieśni islandzkiej i dodatkowo jeszcze każde znaczenie danego imienia to jest... To, w jaki sposób Tolkien stworzył daną postać, odpowiada temu, jakie znaczenie ma imię tej postaci. Także w każdym wątku jest tak dużo szczegółów, jest tak to doprecyzowane. No tak, jest to bardzo przemyślane kompozycyjnie, tak, prawda? Tak. I jest to właśnie taki świat magiczny, taki pełen uniwersalnych wartości, tego...
cech w ogóle, które, które podziwiam. Waleczność, honor, takie piękno, które bije z tych powieści. I nie tylko u Tolkiena, są też inni autorzy, którzy są dla mnie fascynujący. No właśnie, na przykład Gombrowicz. Jesteśmy po festiwalu, 15. Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomskim Teatrze. No i tam też znalazły się twoje prace, o ile dobrze, jeśli źle zrozumiałem, to mnie Ulu popraw, ale o ile dobrze zrozumiałem z katalogu towarzyszącego wystawie, to część twojej pracy dyplomowej, tak? Rysunki, ilustracje do Iwony Księżniczki Burgundy. No właśnie, opowiedz coś o twoim udziale w Festiwalu Gombrowicza, bo to rzeczywiście duże osiągnięcie. Moja żona też widziała tę wystawę, jest pod wrażeniem i mówi, zapytaj Ulę o wystawę dotyczącą Gombrowicza. Także jak to się stało, że w ogóle twoje prace się znalazły na Festiwalu Gombrowiczowskim? To jest bardzo długa historia, tak. Ja już dawno czytałam Gombrowicza i lubiłam. Dramat Iwona Księżniczka Burgunda to, myślę, że mogę powiedzieć, że to jest mój ulubiony dramat Gombrowicza. I te ilustracje powstały właśnie z tej mojej, no, podziwu do tego, w jaki sposób Gombrowicz opisywał świat, swoje przemyślenia na tle fantastycznego Dworu Królewskiego. I tutaj po prostu czułam taką chęć, żeby stworzyć ilustrację, a później jeszcze po kilku latach stworzyłam obraz, który nawiązuje do tych ilustracji. No dużo można było, dużo, to też groteska. Inspiracja w Twoim życiu. Tak, kolejna inspiracja. No właśnie, wspomniałaś tutaj o tym kontakcie z z widzami Twoich obrazów, bo tak to było, należałoby powiedzieć, z miłośnikami Twojej twórczości, ale też i Twojej osoby na pewno, bo myślę, jak się zorientowali tutaj widzowie naszej internetowej telewizji Obiektywnie TV, masz taką osobowość artystki. Więc no właśnie, ten kontakt jest fascynujący, że ludzie komentują, piszą do ciebie, tak, w prywatnych wiadomościach. Są to zwykle pozytywne komentarze, tak, które dotyczą twojej twórczości. A czy zdarzają się takie komentarze mniej pozytywne, trochę bardziej przykre, gorzkie, i jak sobie z nimi radzisz? Pytam tutaj często w tym programie artystów właśnie pod tym kątem, że wiele osób blokuje się, nie chce realizować swoich pasji, bo właśnie boi się tego przysłowiowego hejtu, chociaż nie musi to nabierać aż takich rozmiarów, prawda? Więc jak ty sobie z tym radzisz, Ulu? I co byś poradziła takim osobom, które tworzą, malują, a boją się pokazać swoich prac? Tak jak zauważyłeś, u mnie jest przeważająca ilość komentarzy takich pozytywnych. Każdy ten komentarz jest dla mnie faktycznie cenny, nawet taki najprostszy, gdzie ktoś napisze, że fajna praca, to jest coś takiego, co tak motywuje do działania i jest takie przyjemne. Negatywnych komentarzy za bardzo nie mam, więc ciężko mi tak przytoczyć. No może takie, można by pociągnąć pod jakieś takie uszczypliwe, że gdzieś tam się zdarzyły. Ja mam coś takiego, że nie dotyka mnie za bardzo, nawet jeśli jest jakaś krytyka, bo nie tylko w internecie, ale też w życiu codziennym, czy właśnie załóżmy jakieś sytuacje. Ja osobiście mam tak, że to, co w życiu przeszłam, na skali tej całej sytuacji, że załóżmy mam tu jakiś negatywny komentarz i tutaj mam perspektywę doświadczeń moich życiowych, to te komentarze, nie chcę bagatelizować problemu, jakim jest hejt, ale dla mnie na tle tych moich przeżyć to jest dosyć coś małego, powiedziałabym. Może takiej nabrałam trochę twardej skóry też, też przez te wszystkie lata. Co bym komuś poradziła, to nie lubię dawać rad za bardzo. Mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że po pierwsze warto, uważam, jest się skupić na sobie, patrzeć na siebie, patrzeć na swoje prace, nie porównywać się z innymi niepotrzebnie, czy nie przeżywać jakoś bardzo, bardzo tych komentarzy, załóżmy, jeśli są negatywne. Druga rzecz, jaką uważam, to jest to, że bardzo jest ważne poczucie własnej wartości. Czyli będąc w sztuce, w tym świecie, gdzie tworzymy i pokazujemy swoje prace,
uważam, że trzeba się z tym pogodzić, że są, że to jest naturalną koleją rzeczy, że ludzie to komentują. Mhm. Że to jest naturalne. I tak, że my się wystawiamy trochę na widok publiczny, prawda? Prezentując te nasze dzieła w przestrzeni chociażby internetowej, tak? Tak. Czyli musimy się z tym liczyć. Tak, uważam, że po pierwsze, jeśli ktoś nie chce otrzymywać jakiś komentarz, to no, powinien się zastanowić, czy w ogóle to robić, a jeśli ktoś to robi, no to niestety, ale jest... tak, że może dostawać takie pozytywne, ale i negatywne. Mhm. Druga rzecz to właśnie uważam poczucie własnej wartości, pewności siebie, tego, co się robi, bo jeśli jesteśmy pewni, że to, co robimy jest dobre, to chociażby ktoś powiedział, że jest złe, no to ważne jest to, co my wiemy na ten temat i to, co my czujemy. Nasze przekonanie. Wiem też, Ulu, między innymi z wywiadów z tobą, tych nielicznych, których udzielasz, że masz też inne pasje, prawda? To znaczy, między innymi grasz na fortepianie chyba, tak? Piszesz wiersze. Co prawda rozmawialiśmy przed programem, że trochę do szuflady, ale te pasje też ci towarzyszą. Powiedzmy słowo o tych pozamalarskich pasjach. Pozamalarskich pasji troszkę mam, jeśli chodzi o te, o których wspomniałeś. Wiersze, które pisałam, teraz już za bardzo nie piszę tych wierszy. Ja cały czas liczę, że jeszcze je wyjmiesz z szuflady, jeszcze świat je zobaczy, tak jak twoje malarstwo, ale wszystko pewnie na wszystko potrzeba czasu. Możliwe. Jeśli chodzi o grę, no to uczyłam się gry na fortepianie w Ognisku Muzycznym około 9 lat. Później musiałam już wybrać tą drogę. Postanowiłam sobie, że wybiorę albo gra na fortepianie i też miałam takie przez krótki czas marzenie, żeby pracować w filharmonii. I tutaj bym się właśnie faktycznie mogła zamknąć, uczyć się utworów z nut i grać sobie w filharmonii. Natomiast tutaj wybrałam bardziej tą działalność plastyczną i w tym kierunku potem poszłam. Także gram sobie czasami, już teraz bardzo rzadko, jeśli chodzi o taką dla rozrywki, dla przyjemności. A co zaważyło, jeśli masz taki moment, pamiętasz, że właśnie poszłaś w stronę tej działalności artystycznej, a nie na przykład literackiej czy muzycznej? Pamiętasz, co było taką motywacją, że zajmę się właśnie malarstwem, a nie tą filharmonią, czy wydawaniem tomików wieczorami literackimi? Nie podam się takiego dokładnie momentu, że dnia 25. Nie pamiętam czegoś takiego. Poczułam większą pasję do malarstwa, do rysowania. Naturalnie jakoś tak wynikło. Masz na swoim koncie kilka wystaw już. Ja poznałem twoje nazwisko, bo ciebie osobiście troszkę później, przy okazji wystawy w Kamienicy Spotkań, prawda? Potem jeszcze duża wystawa związana właśnie z twórczością Tolkiena, prawda? No i przed nami też, powiedzmy o tym, wystawa w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii Łaźnia. Malarstwo wyobraźni chyba, tak? Taki będzie tytuł tej właśnie wystawy. No właśnie, powiedz o tym, co takie wystawy ci dają, co sprawia, że artysta właśnie planuje, marzy o pokazaniu swoich prac w takiej przestrzeni galerii, w realu, że tak powiem, no bo wirtualnie też te prace prezentujesz. Co mi dają, to się okaże po wystawie. Zobaczymy. Myślę, że ja też na początku, jak zaczynałam malarstwo, to byłam tak troszeczkę wręcz popychana do tego, żeby założyć Instagram, żeby założyć Facebook, żeby zrobić wystawę. Byłam zachęcana przez bliskie osoby, które mówiły mi, że warto pokazać to innym osobom. No a dlaczego warto? No to już dla mnie, nawet jeśli jest kilka osób, którym spodobają się moje prace, czy które będą chciały ozdobić swoje mieszkanie właśnie moją pracą, no to już jest w tym sens, tak, żeby je pokazać. No bo tak to nie ma za bardzo jak zobaczyć siebie, tych prac. To troszkę za mało. No to zaprośmy, Ulu, może nie wiem, do tej środkowej kamery naszych widzów na twoją wystawę w Łaźni. Zachęć, masz teraz swoje 5 minut.
Zapraszam serdecznie na moją wystawę Malarstwo Wyobraźni. Odbędzie się 25 listopada w łaźni przy ulicy Żeromskiego w Radomiu. Także zapraszam serdecznie. Ja oczywiście będę, przyłączam się do zaproszenia Uli. Zapraszamy Państwa i do łaźni, i do restauracji Teatralna, gdzie dzisiaj gościmy, i na kanał internetowej telewizji Obiektywnie TV, gdzie znajdą Państwo wszystkie odcinki naszego cyklu Ludzie, Pasje, Sukcesy. Ulu, bardzo mi się miło z Tobą rozmawiało. Niestety program ma ramy czasowe. Dziękuję Ci za tę rozmowę i cóż, do zobaczenia na wystawach kolejnych. Życzymy Ci z Adamem dalszych sukcesów i dziękujemy jeszcze raz za przyjęcie naszego zaproszenia. Naszym gościem była Urszula Świerczyńska, wspaniała malarka, na której wystawy zapraszamy. Kłaniam się Państwu pięknie, Adrian Szary. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.